wpisuje się w ten proces. Tak? Dla nikogo nie ulega wątpliwości, że akcesja Unii do konwencji jest teraz w zasadzie najważniejszym zadaniem, ale na pewno nie jedynym w kontekście reformy systemu jako całości. Jest tutaj wiele pytań, nie na wszystkie jesteśmy w stanie dyskutować czy o wszystkich opowiedzieć. Natomiast ponieważ dziś protokół 14 wszedł w życie o północy, więc rzeczywiście zwróćmy uwagę przynajmniej na pewne jego elementy. Mamy to nowe kryterium dopuszczalności, tak, w artykule 35, czyli kryterium znaczącego uszczerbku. Od dziś jest to dodatkowe kryterium dopuszczalności, aby skarżący wykazał doznanie tego significant advantage, czyli znaczącego uszczerbku. Czy to może odbić się ujemnie na dochodzeniu roszczeń przez skarżących? No, takie były obawy już na etapie tworzenia. Tak? Historia tworzenia tego postanowienia w trakcie negocjacji nad protokołem 14 wskazuje, że no, wyrażano takie obawy, stąd też są pewne wentyle bezpieczeństwa. Przez najbliższe dwa lata wyłącznie Izba i Wielka Izba będzie mogła orzekać w oparciu o to kryterium. Ponadto zawsze można od niego odstąpić, jeśli tego wymaga, mówiąc ogólnie, interes praw człowieka. Ja bym się nie obawiał, że akurat to kryterium doprowadzi do jakiegoś znaczącego ograniczenia ochrony proceduralnej, także w kontekście obywateli Unii Europejskiej, czy właściwie każdego, kto będzie chciał złożyć skargę w tym trybie. Ja myślę, że na pewno nieuprawnione byłoby porównywanie tego nowego kryterium dopuszczalności z tym legendarnym kryterium, czy pewnym wymogiem do sprawy Plaumann, to już właściwie jest taka prehistoria orzecznicza, ale rzecz w tym, że tam mieliśmy do czynienia z właściwie bardzo znaczącym zawężeniem pola do dochodzenia swoich praw przez jednostkę. Tutaj tego bym się nie spodziewał, aczkolwiek w czasie tego panelu i poprzedniego tutaj padło takie znamienne zdanie. Nie możemy być zbyt pewni tego, co się stanie, kiedy Trybunał zacznie orzekać. Znaczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć po sobie wszystkiego, co Trybunał zrobi w oparciu o konkretne sprawy. Ja byłem daleki od posuwania się tutaj do jakichś hipotez. Jestem przekonany, że Trybunał będzie stał na straży mimo wszystko szerokiego dostępu do tego mechanizmu. Natomiast jeśli rzeczywiście się tak stanie, że będziemy mieli do czynienia z jakąś powodzią skarg z Unii Europejskiej, no możliwe, że to będzie elastycznie stosowane. Tak na marginesie i trochę adwokatem wypowiedzi pana doktora Bodnara, to dobrze, że już teraz widać obszary, w których można pomóc skarżącemu, czy zapewnić lepszy poziom ochrony, jeszcze, żeby powiedzmy sobie wykorzystać ten istniejący mechanizm. Ale powiem w ten sposób. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że pierwszy rok, dwa, trzy po akcesji przyniesie ten zalew skarg, to będzie to bardzo źle świadczyło o poziomie ochrony praw podstawowych w systemie prawa wspólnotowego. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej potrzeby. Nie będziemy świadkami sytuacji, w której ten Trybunał z kolei będzie przeżywał kolejne oblężenie, ponieważ to na pewno mu nie pomoże. Co więcej, to nie pomoże także jednostce. I odpowiadając na pytanie, co jest głównym zagrożeniem dla systemu ochrony proceduralnej, systemu praw jednostki, to odpowiedź jest bardzo prosta. No jest to przeciążenie Trybunału tymi skargami i doprowadzenie do sytuacji, w której ten czas nie będzie się skracał. To jest naprawdę ten paradoks, że oczekiwanie na rozstrzygnięcie w Trybunale Strasburskim trwa 4-5 lat. Tak? Wszyscy wiemy, że justice delayed is justice denied. I jeżeli ten proces Interlaken nie doprowadzi do znaczącego skrócenia, mimo wszystko rozstrzygania w Trybunale Strasburskim, to będzie to porażka. Zatem proces reformowania konwencji trwa i będzie trwał. Myślę, że jednym z głównych osi tej propozycji w toku reformy jest też propozycja statutu Trybunału, czyli aktu prawnego, który byłby pomiędzy traktatem a regulaminem Trybunału, który mógłby tutaj być bardziej elastycznie zmieniany, dostosowywany. I jestem pewien, że Unia Europejska również będzie widziała potrzebę, aby wziąć udział w dyskusji nad tymi kolejnymi krokami reformatorskimi. Teraz kilka bardzo sumarycznych uwag, jeśli pani dyrektor pozwoli, które dotyczą tego aspektu materialnego, tak? Bo ten panel rozumiem, że dotyczy aspektów materialnych. Otóż jeżeli chodzi o kwestie zakresu związane się, no, jest to w dużej mierze rozstrzygnięte, tak, oczywiście trudno oczekiwać, żeby był entuzjazm wobec wiązania się protokołami dodatkowymi,
które nie mają pełnej ratyfikacji wśród państw członkowskich Unii. Ja uważam, że to byłoby jednak przedwczesne i trochę niebezpieczne. Ale idźmy jeszcze krok dalej. Mianowicie i w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 19 maja i w doktrynie i gdzie indziej pojawia się już apetyt na więcej. Mianowicie, no pan ambasador Wąsiewicz był łaskaw wspomnieć o Europejskiej Konwencji Społecznej. Ja nie sądzę, że pan ambasador był wielkim entuzjastą szybkiego rozpoczęcia negocjacji nad akcesją Unii do Karty Społecznej, chociaż mogę się mylić, ale mówię o, w ogóle o pewnym horyzoncie. Proszę państwa, wszyscy wiemy, że mamy dosyć pewne dobrodziejstwo urodzaju, tak? Jeśli chodzi o normy z zakresu praw człowieka, niektórzy to nazywają hipertrofią. I w tej rezolucji już się pojawia pewna sugestia. No dlaczego Unia ma nie przystąpić na przykład do innych instrumentów? A co na przykład CPT, tak? Czyli Konwencja o zapobieganiu torturom, osobny mechanizm, osobny komitet. Otóż, proszę państwa, tak. Konwencja to nie jest tylko konwencja plus protokoły. Tak? To jest ten dorobek, mi się bardzo podoba to sformułowanie, już używano od kilku dekad, acquis conventionnel. Nie w opozycji, ale w zestawieniu z acquis communautaire. I teraz do acquis conventionnel zaliczamy nie tylko konwencje, protokoły, zaliczamy także pozatraktatowe źródła normatywne, zaliczamy prawo, orzecznictwo przede wszystkim. Na szczęście jest zgoda co do tego, że to orzecznictwo jest mimo wszystko wspólną wartością obu systemów. Ale to nie wszystko, no przecież są jeszcze pozostałe normy, na przykład zawarte także w rekomendacjach, w zaleceniach Komitetu Ministrów. I tutaj nad tym się zastanawiam, mimo że rekomendacje Komitetu Ministrów są do państw członkowskich. Tak? Czy one mają jakiekolwiek znaczenie w tym procesie integracji czy akcesji Unii? Formalnie nie, bo to jest rekomendacja to the member states. No ale one są często bardzo związane ze standardami konwencji, ze standardami orzeczniczymi. Czy to oznacza, że Unia, że tak powiem, może zupełnie je odrzucić i zupełnie na nie nie zważać? To jest też wreszcie kwestia tych innych instrumentów. I tutaj wracam do pytania, które padło na tej sali, tak? Czy to jest nam w ogóle potrzebne? Kwestionowano potrzebę na przykład umieszczania w karcie praw podstawowych zakazu kary śmierci, czy w ogóle pewnego duplikowania w praw, które na razie trudno oczekiwać, żeby ktoś podniósł naruszenie prawa do życia wobec Unii Europejskiej, chociaż to nie jest wcale wykluczone w związku z zaangażowaniem Unii Europejskiej na przykład w misjach wojskowych czy innych, cywilnych, poza granicami kraju. A do czego zmierzam? Ja myślę, że tak, chodzi o to, żeby posługiwać się tymi standardami również na zewnątrz, w relacjach zewnętrznych, pokazać, jaki mamy wspólny europejski system wartości i norm z zakresu praw człowieka. I to ma sens. Natomiast jeśli rzeczywiście będziemy teraz zmierzać w takim kierunku, że no, próbujmy Unię Europejską wiązać coraz to nowymi normami, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A skoro już chcemy rzeczywiście w rozmowach Unii Europejskiej z Republiką Chińską Ludową używać tego argumentu, że my tutaj jesteśmy związani z zakazem kary śmierci, tak? I tak dalej, no to dlaczego Unia ma nie przystąpić do paktów praw człowieka? No to proszę stworzyć taki, to jest zresztą do zrobienia, stworzyć taki warsztat, tak powiem, polityczno-normatywny, który umożliwi przystąpienie do traktatów uniwersalnych i wtedy Unia będzie mogła powiedzieć w relacjach zewnętrznych, że jesteśmy, wiążą nas standardy uniwersalne, a nie tylko nasze własne europejskie. Tak na marginesie to dobrze, że Unia Europejska stara się promować te standardy też poza Europą, bo tutaj Rada Europy jest bardziej cicha, ona jest taka nieco nieśmiała w relacjach pozaeuropejskich. No Unia Europejska oczywiście ma to wszystko pod tekst gospodarczy. To dobrze, że stara się promować pewne wartości. Oczywiście czasami to idzie lepiej lub gorzej. No, trwa dialog Unia Europejska-Chiny. Dużo by o tym opowiadać, ale no, jest to na pewno istotne, że pamiętajmy też, że no, świat się nie kończy na granicach naszego kontynentu i o tym też warto pamiętać. Ale podsumowując tylko króciutko ten wątek, więc ja nie jestem przeciwnikiem tego, aby zastanawiać się nad sensem związania Unii Europejskiej jakimiś nowymi jeszcze zobowiązaniami, tylko trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, tak, w którą stronę zmierzamy, jaki to ma sens i po co. Bo to, że są dobre powody, żeby to zrobić w przypadku Konwencji Europejskiej Praw Człowieka, tak, tej perły w koronie Rady Europy, to nie znaczy, że są takie powody w przypadku Konwencji o zapobieganiu torturom. Chyba że, proszę państwa, za 15 lat powstanie wspólny europejski system penitencjarny, Centralny Zarząd Więziennictwa będzie europejski siedzibą w Warszawie i wówczas oczywiście warto, żeby Unia Europejska była stroną CPT, prawda? Bardzo proszę, ale no poczekajmy, co się zdarzy.